Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam wspierających i witam Was w kolejnym filmie dyskusyjnym, gdzie porozmawiamy sobie o mocy Bonnie, która po ostatnim rozdziale wywołała wiele kontrowersji tym, że zmieniła się Sangoda Nike. Wielu osobom to się nie spodobało, mówili, że to jest przesada, a inni zaś tego bronili. Natomiast ja w tym filmie odpowiem krótko, dlaczego sądzę, że to ma ręce i nogi. Otóż święty Garcia Saturn wyraźnie powiedział jakiś czas temu, że owoc Bonnie pozwala jej się zmieniać w dowolną, alternatywną wersję siebie. To oznacza, że tak, może ona manipulować czasem swojego ciała i posiąść w zasadzie dowolną moc, jaką sobie wyobrazi, a bycie dzieckiem nawet ją dodatkowo boostuje, bo jako 12-latka ma bardziej rozbudowaną wyobraźnię niż osoba dorosła. Chociaż jako osoba dorosła może będzie miała nawet mniejsze limity używania tej mocy, no ale z drugiej strony wyobraźnia jej osłabnie. Także coś za coś. Ale myślę, że dodatkowym limitem jej mocy jest to, że jak kompletnie nie wie, jak dana moc działa, to nie może jej używać. Czyli na przykład moc Sangoda Nike, bo nikt nie widział tej mocy w akcji przez 800 lat. No to ciężko ją sobie wyobrazić, nawet jako dziecko. Zatem musiała zobaczyć najpierw Gear 5 w akcji, żeby sama mogła użyć tej mocy. Poza tym nikt nie zna swojej przyszłości i można ją dowolnie zapisać na kartach historii. Zatem możliwość przemiany w dowolną, alternatywną wersję siebie jest jak najbardziej logiczne. Ale za to pojawiają się tutaj dwa pytania. Pierwsze, to czy Luffy może nakłonić kogoś, czy przekazać komukolwiek moc Sangoda Nike, skoro z Bonnie się udało? Oczywiście pamiętając o tym, że ona miała pod to predyspozycję, bo trochę mnie to jednak niepokoi, że Luffy w przyszłości innym być może także będzie w stanie przekazywać moc tak o, po zwyczajnej rozmowie. Ponieważ gdyby się uprzeć na siłę, podkreślam, uprzeć na siłę, to czysto hipotetycznie jest to wykonalne. I tak, by daleko nie szukać przykładu, to Zoro ma manifestację siły jakiegoś tam demona za pomocą Ashury. Ale kto powiedział, że nie może zmanifestować mocy Sangoda przy użyciu innej techniki? Albo Sanji ma przecież zmutowane geny, prawda? To czemu nie może ich jeszcze bardziej wyewolować niż ma teraz do poziomu jakiegoś boga? A przecież najbardziej gorące płomienie mają kolor biały, prawda? I cyk, kolejny Sangod. Także to jest taki niepokojący obszar i mam nadzieję, że Oda w to nie pójdzie. I drugie pytanie brzmi, to czy Bonnie, mogąc wybierać dowolne alternatywne wersje siebie, to czy może użyć tego na innych, skoro już teraz potrafi zmieniać wiek swoich ofiar? Bo to mi pachnie trochę Naruto, gdzie dresiarz przekazywał wszystkim dookoła pod koniec wielkiej wojny Shinobi czakrę Kuramy. I teraz w One Piece Bonnie zmieniałaby wszystkich potencjalnych sojuszników przeciwko światowemu rządowi w same Sangody. Tego również bym nie chciał i no jednak chciałbym, by Oda nałożył jakieś większe limity na owoc Bonnie, bo wydaje się on w tej chwili po prostu zbyt silny fabularnie. Także to tyle ode mnie, pozostawiam Wam moje stanowisko w sprawie jej mocy oraz zostawiam Was jeszcze z dwoma zagadnieniami do rozkminy. Piszcie, co myślicie w komentarzach i na razie.